Kiedy 40 lat temu zaczynałam swoją pracę w sądzie karnym, młodzi ludzie najczęściej popełniali przestępstwa, kradzieży, bujek, włamań, były częste rozboje. Później, po chyba 10-15 latach, bardzo modne stały się narkotyki. Teraz tej przemocy bezpośredniej jest mniej, natomiast bardzo powszechna stała się przemoc psychiczna. I tutaj mamy właśnie do czynienia z hejtem, z nękaniem, z krzywdzeniem kogoś, z przestępstwem nienawiści, które niszczy nie tylko osobę, w stosunku do której to przestępstwo jest skierowane, ale niszczy nas również. Dlatego, że wtedy, kiedy czujemy w sobie nienawiść, ból, tak naprawdę niczego nie zmieniamy na dobre. Dlatego warto z tego typu przestępczością powalczyć, porozmawiać o niej. Ona jest do opanowania. Mamy tą powszechną przestępczość w postaci podrobienia dokumentów, naruszenia miru domowego, czy spożywania alkoholu w miejscu niedozwolonym. To są już wykroczenia, ale jest ich bardzo dużo. Co jest dla nich charakterystyczne? Że młodzi ludzie często nie wiedzą o tym, że przekraczają prawo. Dopiero na ławie oskarżonych jest szok. Pani sędzio, nie wiedziałem, nie sądziłem. Młodzież dzisiaj tak postępuje. Dlaczego ja miałem pecha? Dlatego, że nie wiedziałeś.